Szanowni Państwo, jako rektor Kolegium Humanum mam zaszczyt zaprosić i jednocześnie otworzyć drugą edycję debaty pod tytułem Młodzież w czasach pandemii. Jest to fantastyczny projekt zorganizowany przez studentów Kolegium Humanum. W czasie debaty usłyszycie Państwo o problemach współczesnej młodzieży w wymiarach psychologicznym, ekonomicznym, socjologicznym, kulturowym. Myślę, że każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie, co pozwoli mu bardziej zrozumieć, czym żyje dzisiaj młodzież. Bardzo serdecznie dziękuję studentom Kolegium Humanum za zorganizowanie debaty, za kontynuację tego fantastycznego projektu zapoczątkowanego w ubiegłym roku i zapraszam Państwa bardzo serdecznie do udziału w debacie Młodzież w czasach pandemii. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Druga edycja konferencji Młodzież w czasach pandemii na Kolegium Humanum w Warszawie. Co jest szczególnie ważne, jeśli chodzi o ową konferencję? W zeszłym roku organizowaliśmy konferencję, ale stricte ekspercką. Okazało się, że odzew ze strony studentów był na tyle szeroki, iż studenci sami przeprowadzili badania. Przeprowadzili badania, ale na jakiej próbie? Jaki był teren badań? O kim owe badania opowiadają? Właśnie między innymi o studentach, a przede wszystkim o młodzieży. Jak pokazują wyniki badań ogólnopolskich przeprowadzanych w pierwszej fali pandemii, w czasie pierwszej fali pandemii, okazuje się, że to młodzież jest jedną z kategorii najbardziej narażonych na zaburzenia o charakterze alienacyjnym i depresyjnym. 16,2% polskiej młodzieży przed pandemią było zagrożonych depresją. Dzisiaj to 36,6%. Proszę zobaczyć, jak duży wzrost. I z tego też powodu należy zdecydowanie docenić chęci studenckie zweryfikowania owej sytuacji, znalezienia funkcjonalnych ścieżek również awansu społecznego, ale przede wszystkim rozwoju społeczno-osobowościowego. Dzisiaj zaprezentowane zostaną wyniki badań przeprowadzonych przez studentów Kolegium Humanum, zarówno psychologicznych, jak i socjologicznych w kontekście sposobów radzenia sobie ze stresem oraz w kontekście różnorakich strategii adaptacyjnych, jeśli chodzi o czas pandemii. Witam Państwa bardzo serdecznie na drugiej edycji konferencji Młodzież w czasach pandemii. Spotykamy się w takich trudnych czasach tak naprawdę, więc łączymy się z różnych miejsc i w różnych formach. Pandemia COVID-19 dla wszystkich okazała się czasem, w którym musieliśmy dostosować się do nowej rzeczywistości. Zmiany to dotyczyły różnych aspektów naszego życia, w tym edukacji. Nagłe zmiany, które w większości były i nadal są niezależne od jednostki, mogą powodować stres. W sytuacji stresu następuje konfrontacja posiadanych przez nas przekonań, wartości, umiejętności z wymaganiami, ograniczeniami oraz zasobami, jakie wnosi sytuacja. Relacja ta określana jest mianem transakcji, ponieważ nie tylko otoczenie wpływa na osobę, która przeżywa stres, ale także osoba wpływa na otoczenie. Stąd ta relacja przebiega w obu kierunkach. Umiejętność radzenia sobie ze stresem może być ukierunkowana na problem, czyli umiejętność rozwiązywania problemu, skoncentrowana na emocjach lub skoncentrowana na unikaniu. Każda ze strategii służy zredukowaniu efektów działania stresora. Z uwagi na fakt, że studenci od dłuższego czasu odbywają edukację w trybie zdalnym, przywrócenie tego nauczania stacjonarnego, czyli w tych naszych salach wykładowych, może powodować pewne obawy u studentów. Szczególnie jeżeli mówimy o studentach pierwszego i ewentualnie drugiego roku, którzy w większości tak naprawdę lub w przeważającej większości czasu odbywają zajęcia tylko i wyłącznie w trybie zdalnym. Niektórzy tak naprawdę do tej pory jeszcze nie uczestniczyli w zajęciach w takim trybie stacjonarnym, jak to mówimy, czyli w naszych salach wykładowych. Dlatego też badania, które przeprowadziliśmy, zakładały zbadanie, jakie style radzenia sobie ze stresem występują u studentów. Wyniki badań, które Państwo dzisiaj zobaczą, one właśnie odnoszą się do tego aspektu obawy przed powrotem na zajęcia w trybie stacjonarnym. Te badania zostały przeprowadzone na studentach z różnych uczelni,
ale to przede wszystkim dominowali studenci z pierwszego i drugiego roku, właśnie żeby sprawdzić, jak te style radzenia sobie wśród studentów wyglądają, czy jest jakaś różnica pomiędzy tymi studentami, którzy mają niską uwagę przed powrotem na zajęcia i ci, którzy mają wysoką uwagę przed powrotem na zajęcia stacjonarne. Badania zaprezentują studentki z koła naukowego studentów psychologii Praxis. Teraz zapraszam na prezentację. Szanowni Państwo, psychologia. Psychologia dotyczy jednostki. Przejdźmy zatem do rzeczy. Jakie jednostki radzą sobie ze stresem? Jakie jednostki? Studenci. W jaki sposób radzą sobie ze stresem w sytuacji pandemii? Z czego ów stres może wynikać? No i przede wszystkim, kto był badany, dlaczego był badany, jaka struktura badań. I proszę zauważyć, że te badania należy przyjąć tym bardziej życzliwie, iż są to badania o charakterze statystycznym. Statystycznym na całkiem dużej próbie. Oddaję głos studentom. Dzień dobry, nazywam się Wiktoria Krzan. Mam przyjemność zaprezentować dziś Państwu badanie przeprowadzone przez Koło Naukowe Psychologii Praxis przy Uczelni Collegium Humanum. Badanie pod tytułem Style radzenia sobie ze stresem wśród studentów podczas pandemii COVID-19. Autorami badania są członkowie Koła Naukowego Psychologii Praxis Anna Domaracka, Elżbieta Jusińska, Julita Kępkowska, Krzan Wiktoria, Magdalena Nowicka, Julia Pałka, Zuzanna Smutkiewicz oraz Maria Witecka. Koordynatorem badań jest dr Emilia Samardakiewicz-Kirol. Koń, jaki jest, każdy widzi, natomiast stres reprezentuje dzisiaj sama sobą. Jaka jest definicja stresu? W momencie, w którym sytuację, w której znajdujemy się, postrzegamy jako udaremniającą nasz stan motywacyjny bądź wywołującą silny afekt, czyli silne emocje, mówimy o sytuacji stresowej. Podejmujemy wtedy działania zaradcze celem uspokojenia się, przywrócenia równowagi, opanowania afektu. W latach 50. i 60. stres był utożsamiany jedynie ze stratą, jako zagrożeniem psychologicznym, natomiast dziś dodatkowo widzimy stres jako sytuację problemu do rozwiązania i sprostania oczekiwaniom. Transakcyjna teoria stresu Lazarusa i Folkman mówi, że sytuacja stresowa stanowi konkretną, określoną relację jednostki z otoczeniem, która została przez jednostkę określona za obciążającą lub przekraczającą dostępne jej zasoby. Stanowi zagrożenie dla jej dobrostanu. I w tej teorii, ta teoria jest inna niż inne teorie stresu, ponieważ tutaj stres nie jest rozumiany jako bodziec i reakcja. Natomiast skutki oraz nasilenie sytuacji stresowej są zależne od oceny poznawczej i sposobów radzenia sobie ze stresem. Czym w takim razie jest radzenie sobie? W rozumieniu Lazarusa i Folkman są to procesy obejmujące wszelkie wysiłki, które podejmuje jednostka celem poradzenia sobie z daną sytuacją. Są to wysiłki poznawcze, czyli uwaga, spostrzeganie, pamięć i behawioralne, czyli zachowanie. Model samoregulacji zachowania według Carvera i Shire. Na model samoregulacji składa się ujęcie dyspozycyjne i ujęcie sytuacyjne. Ujęcie dyspozycyjne pyta się osoby badanej, co zazwyczaj robisz, gdy? Czyli bada styl radzenia sobie jednostki, stałą, specyficzną dla tej osoby tendencję, wyznaczającą, jak będzie wyglądał przebieg radzenia sobie ze stresem. Styl jest tutaj zmienną osobowościową i jest charakterystycznym dla osoby repertuarem radzenia sobie z sytuacjami stresowymi. Jednostka jest w stanie wykorzystać tylko część tego repertuaru naraz w jednej sytuacji. Ujęcie sytuacyjne z kolei pyta się badanego, co zrobiłeś gdy, co robisz gdy, czyli bada zachowanie osoby w określonej sytuacji. Kwestionariusz, jakim posłużyłyśmy się przy badaniu, jest w stanie zbadać zarówno ujęcie dyspozycyjne, jak i ujęcie sytuacyjne. My badałyśmy tylko ujęcie dyspozycyjne. Jakie są strategie radzenia sobie ze stresem? Według Endler i Parkera. Skoncentrowane na problemie, skoncentrowane na emocjach i poszukiwaniu wsparcia. Te dwa punkty odwołują się do funkcji radzenia sobie według Folkman i Lazarusa. Natomiast trzecia, zachowanie unikowe, służą one zredukowaniu efektów stresora i sprawdzają się tylko przy krótkotrwałych problemach. I dziękuję za moją część. Teraz zapraszam koleżankę. Dzień dobry, nazywam się Magdalena Nowicka i przedstawię Państwu pokrótce analizę statystyczną naszego badania. Celem naszego badania było sprawdzenie, jakie style radzenia sobie ze stresem przyjmują studenci w odniesieniu do trwającej pandemii COVID-19, a w szczególności
odniesieniu do poziomu obawy przed powrotem na zajęcia stacjonarne. Podjętymi przez nas problemami badawczymi było, jakie style radzenia sobie ze stresem występują u osób deklarujących niską, średnią oraz wysoką obawę powrotu na zajęcia stacjonarne, a także jakie strategie radzenia sobie ze stresem z wyróżnieniem trzech, czyli aktywne radzenie sobie, poszukiwanie wsparcia i koncentracji na emocjach, a także strategie unikowe występują u osób deklarujących niską, średnią oraz wysoką obawę powrotu na zajęcia stacjonarne. Doboru grupy dokonałyśmy metodą kuli śnieżnej, a dane zebrałyśmy za pomocą ankiety internetowej, inaczej kwestionariusza online, którego rozesłałyśmy drogą e-mailową do grup studenckich naszej uczelni, do starostów owych grup, a także za pomocą mediów społecznościowych, a konkretnie Facebooka i Instagrama, do poszczególnych i szerszych grup studenckich w całej Polsce. Czas wypełnienia kwestionariusza to około 20 minut i badania zostały przeprowadzone w dniach od 21 maja bieżącego roku do 3 czerwca. Style radzenia sobie ze stresem zbadałyśmy, wykorzystując wielowymiarowy inwentarz do pomiaru radzenia sobie ze stresem COPE, którego autorami są Charles Carver, Michael Scheer, Judge Weintraub, w polskiej adaptacji Zygfryda Juczyńskiego oraz Niny Ogińskiej-Bulik. I założenia COPE to nawiązanie do modelu stresu Lazarusa i Folkmana oraz modelu samoregulacji zachowania Scheiner i Carvera. Kwestionariusz zawiera 60 twierdzeń, a skala mierzy wynik na 15 podskalach, które są odpowiednikami 15 stylów radzenia sobie ze stresem. Najniższą Alfę Kronbachę możemy znaleźć w podskali numer 12, czyli odwracanie uwagi, która wynosi zaledwie 0,48. Natomiast najwyższą Alfę Kronbachę możemy dostrzec w skali numer 6, która stanowi aż 0,94 i jest to zwrot ku religii. Naszą próbę badaną stanowiło aż 154 studentów, w tym 74% to były kobiety, natomiast 26% to byli mężczyźni. Statystyczny wiek badanych wynosił 21,5 lat, natomiast odchylenie standardowe wynosiło 3,236. Najczęściej powtarzającym się kierunkiem studiów była psychologia, która stanowiła 27,4%. Na drugim miejscu plasowały się finanse i rachunkowość, stanowiące 13,7%, natomiast pozostałe kierunki to było 58,9%. Studenci zamieszkują najczęściej województwo mazowieckie, co stanowiło aż 47% badanych. Na drugim miejscu było 24% zamieszkujących w województwie podkarpackim, a 9% to było województwo małopolskie. Dominującym rokiem studiów wśród grupy badanej był pierwszy rok, który stanowił aż 58%. Na drugim miejscu był drugi rok, stanowiący 26%. Natomiast najniższą liczbę osób badanych stanowili studenci studiujący na czwartym i piątym roku studiów. Na tym slajdzie możecie zobaczyć Państwo strukturę odpowiedzi na pytanie, na ile Pan lub Pani obawia się powrotu do zajęć na żywo. Tabelka przedstawia barometr uczuć w skali od 1 do 10, w czym zaznaczone punkty 1, 7 oraz 10 odpowiadają przyjętym przez nas obawom. Dziękuję bardzo za swoją część i zapraszam do ostatniej części naszego badania. Dzień dobry Państwu, nazywam się Anna Domaracka i przedstawię wyniki badania. W celu weryfikacji, czy poziom obawy przed powrotem na zajęcia różnicuje stosowany styl radzenia sobie, zastosowano jednoczynnikową ANOWę. Obawa przed powrotem na zajęcia stacjonarne różnicuje poziom stylu radzenia sobie. Wystąpiły istotne statystycznie wyniki, które wykazują, gdzie są różnice pomiędzy poziomami obawy. Podział 10-stopniowej skali obawy na 3 poziomy został wykonany według kryterium: niska obawa między 1 a 3, średnia obawa między 4 a 7 oraz wysoka obawa między 8 a 10. Tutaj przedstawiona jest obawa przed powrotem na zajęcia stacjonarne. Wyniki istotne statystycznie, które wskazują, gdzie są różnice pomiędzy poziomami obawy, wystąpiły dla stylu planowania, unikania konkurencyjnych działań, pozytywnego przewartościowania i rozwoju, zaprzeczania oraz zaprzestania działań i strategii aktywnego radzenia sobie. W drugim kroku wykonano testy post hoc, testy Takeya. Wykazano, które poziomy obawy różnią się.
Test post hoc wykazuje, gdzie są różnice pomiędzy poziomami obawy przed powrotem na zajęcia. Poziomy średnie w porównaniu z wynikami testów post hoc pozwalają na wskazanie kierunku stylów radzenia sobie w odniesieniu do poziomów obawy przed powrotem na zajęcia stacjonarne. Osoby, które mają niską obawę przed powrotem, mają wyższy poziom stylu planowania niż osoby z wysokim poziomem obawy. Osoby, które mają niską obawę przed powrotem, mają wyższy styl unikania konkurencyjnych działań niż osoby ze średnim poziomem obawy. Osoby, które mają niską obawę przed powrotem, mają wyższy styl pozytywnego przewartościowania niż osoby z wysokim poziomem obawy. Osoby, które mają wysoką obawę przed powrotem, mają wyższy styl zaprzeczania niż osoby z niskim poziomem obawy. Osoby, które mają wysoką obawę przed powrotem, mają wyższy styl zaprzestania działań niż osoby z niskim poziomem obawy. Osoby, które mają niską obawę przed powrotem, mają wyższą strategię aktywnego radzenia sobie ze stresem niż osoby z wysokim poziomem obawy. Podsumowując wyniki, poziom obawy przed powrotem studentów na zajęcia w trybie stacjonarnym w salach wykładowych różnicuje poziom stosowanych stylów i strategii radzenia sobie ze stresem. U studentów, którzy mają niski poziom obawy, występuje wysoki poziom strategii skoncentrowanych na problemie i jego rozwiązaniu. U studentów, którzy mają wysoki poziom obawy, występuje wyższy poziom zachowań unikowych, ograniczenia zaprezentowanych badań. Celem badania było określenie stylów radzenia sobie ze stresem wśród studentów w kontekście obecnej pandemii COVID-19. W dalszych badaniach warto rozszerzyć próbę na studentów z wyższych roczników oraz reprezentujących różne kierunki studiów. Warto również rozszerzyć badania na próbę młodzież. Badania są realizowane w modelu korelacyjnym i dopiero badania eksperymentalne lub podłużne mogą potwierdzić związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy analizowanymi zmiennymi. Dziękujemy bardzo za uwagę. Szanowni Państwo, przejdźmy do części socjologicznej. W jaki sposób to interakcje w społeczeństwie, w jaki sposób możliwości adaptacyjne są rozwijane przez jednostki, kiedy dochodzi do determinacji ze strony szerszego otoczenia społecznego. A zatem jak sytuacja zewnętrzna, jak społeczeństwo wpływa na możliwości funkcjonalnego partycypowania w życiu społecznym. W jaki sposób funkcjonalnie partycypować w życiu społecznym, jeśli sytuacja zewnętrzna dostarcza nam niemałych napięć. O tym wszystkim opowiemy w części socjologicznej. Pandemia, młodzież. Te dwie kategorie, te dwa pojęcia niewątpliwie wyznaczają horyzont naszych dzisiejszych analiz. Przebadaliśmy młodzież pod kątem socjologicznym, ale nie przebadaliśmy jednolitej kategorii młodzieży. Dlaczego? Jednolita kategoria młodzieży nie występuje. Młodzież jest tak samo podzielona na poszczególne podgrupy, jak i całe społeczeństwo. Stąd też przebadaliśmy strategie adaptacyjne młodzieży w sytuacji izolacji społecznej, w sytuacji pandemii, ale młodzieży z jednej strony zagrożonej marginalizacją, wykluczeniem społecznym, tej, która funkcjonuje z racji wszelakich czynników socjalizacyjno-wychowawczych w sytuacji trudniejszej, jak i również młodzież studencką. Powiązaliśmy te dwie grupy czasami się przenikają, postaraliśmy się owe grupy porównać. Mówiąc my, mówię o sobie, o doktorze Bartoszu Łukaszewskim, o osobie, którą Państwo w tym momencie słyszą, o Monice Niedźwieckiej, studentce Collegium Humanum z Rzeszowa, o Oliwii Owczarzak, studentce Collegium Humanum z Warszawy, pierwszego roku studiów niestacjonarnych, studentce psychologii, która jednak wzięła udział w badaniach socjologicznych. Strategie adaptacyjne młodzieży studenckiej i subkulturowej w czasie pandemii. Ale przejdźmy do struktury badań. Zanim przejdziemy do struktury badań, krótko, teoretycznie o tym, jak trudna jest sytuacja dzisiejszej młodzieży w świecie ponowoczesnym, w świecie postindustrialnym.
Proszę zauważyć, że dzisiaj o młodzieży nie mówimy już jako o ustalonej grupie wiekowej, jako o ustalonej kategorii socjodemograficznej, której ramy są ściśle zdefiniowane i nienaruszalne. W żadnym wypadku. Mówimy o tym, że młodzież, ta tak zwana wczesna młodzież, to już osoby, które jeszcze do niedawna funkcjonowały w gimnazjach, mniej więcej od 13 roku życia. Z drugiej strony bardzo często włącza się do analizy kategorie young adults, czyli tak zwanych młodych dorosłych. A kim jest młody dorosły? Młody dorosły może mieć nawet 32-33 lata i dalej uważać, że jest młodzieżą, a zatem to autodefinicja zaczyna decydować. Co takiego w systemie społecznym zaczęło się zmieniać, że o młodzieży nie mówimy już jako o ustalonej stricte wiekowo kategorii socjodemograficznej? O tym wszystkim mówił Jeffrey Arnett. Jeffrey Arnett stwierdził, że procesy determinujące poszukiwania na polu szeroko pojętej dorosłości zaczynają się pojawiać i z czym są związane? No przede wszystkim z brakiem stabilności, ze skupieniem uwagi na sobie, bardzo ważne, z poczuciem bycia pomiędzy. To jedna z bardzo ważnych wypowiedzi studenckich, która niewątpliwie sprowokowała mnie do koordynowania badań nad młodzieżą, a właściwie do pogłębiania badań nad młodzieżą. Wypowiedź sprzed 2 lat. Jesteśmy we wszystkim dobrzy, ale w niczym nie czujemy się naprawdę dobrzy, co pokazuje, że mnogość różnych orientacji, mnogość różnych możliwości wyboru, mnogość różnych światopoglądów wskazuje niestety lukę tożsamościową, jeśli chodzi o dzisiejszą młodzież. Poczucie posiadania wielu możliwości przy braku umiejętności podjęcia decyzji. Stąd też mówimy, jak Państwo widzą, o young adults, o kidults, o adolescents, o różnego rodzaju kategoriach analizy. Kryteria oddzielenia dorosłych od ludzi młodych stały się mniej jednoznaczne, coraz trudniej określić jest moment, w którym człowiek staje się dorosłym, a przedział wiekowy dla doświadczających zmian charakterystycznych dla tego etapu rozszerza się. I w tym momencie możemy mówić o przedziale mniej więcej 13, 15 aż do 40 roku życia. Upowszechnienie edukacji, zmiany demograficzne, zmiany na rynku pracy, to wszystko jest niewątpliwie rzeczywistością zastaną przez dzisiejszą młodzież. Natomiast, co jest bardzo ważne, z jednej strony możliwości się otworzyły, są bardzo szerokie, ale z drugiej strony właśnie poprzez to, że możliwości są tak szerokie, pojawia się trudność decyzyjna, brak umiejętnego wyboru. No właśnie, realizowany w społeczeństwie nowoczesnym, normatywnie określony cykl życia, który był zorganizowany wokół pracy zawodowej, w którym następowały w określonym porządku po sobie. Najpierw edukacja, później założenie rodziny, praca i tak dalej. To wszystko uległo pewnej dekonstrukcji, destandaryzacja, dechronologizacja, deinstytucjonalizacja. W tym kontekście to są pojęcia zdecydowanie wiodące. Ścieżki życiowe na etapie przechodzenia od młodości do dorosłości są coraz bardziej różnorodne, ale też niepewne i nieprzewidywalne, o czym mówi i co analizuje profesor Grotowska-Leder. No właśnie, jeśli chodzi o rok 2020, jak cała ta rzeczywistość w korelacji z sytuacją pandemiczną wpłynęła na funkcjonowanie młodzieży w roku 2020? Dominowały 3 strategie. Strategia alienacyjna, strategia refleksyjna, której jesteśmy w tym momencie beneficjentami, dlatego że gdyby nie refleksje studentów, którzy chcieli zbadać sami siebie, to tej konferencji po prostu by nie było. Dominowała również strategia solidarnościowa, prospołeczna. O czym mówiłem już na etapie wstępnym, w grupie ryzyka klinicznego nasilenia objawów depresyjnych, jeśli chodzi o grupę 18-34, no zatem tą grupę i młodzieży, i tak zwanych young adults, czyli młodych dorosłych, przed pandemią w tej grupie znajdowało się 16,2% badanych. To są interdyscyplinarne, ogólnopolskie, międzywydziałowe, międzyuczelniane badania, natomiast w czasie pandemii 36,6%, a zatem proszę zobaczyć, ponad 2-krotny wzrost zagrożenia depresją wśród młodzieży i młodych dorosłych. Jeśli chodzi o refleksyjną strategię, zauważalne były refleksje dotyczące systemu społecznego, ale w tym ujęciu makrostrukturalnym. Zatem studenci, młodzież również subkulturowa zastanawiała się nad tym, co takiego stało się na świecie, jak możemy to opisać, jak zdefiniować, o co chodzi z całą tą pandemią, mówiąc kolokwialnie. To były główne refleksje. Czy świat będzie potrafił wrócić do normalności, być może nowej, ale jednak do sytuacji normatywnej, do sytuacji, którą nazywamy możliwie bezpieczną. Czy jednak społeczeństwo ryzyka i ta koncepcja Risk Society Ulricha Becka będzie wiodącą? No właśnie,
Pojawiały się również akty solidarnościowe związane z koordynacją ogólnopolskich akcji pomocowych przede wszystkim i z udziałem w tychże akcjach. A jak w roku bieżącym? To zostanie oczywiście przedstawione zarówno przez panią Monikę, jak i przez panią Oliwię, natomiast krótko jeszcze przedstawię samą strukturę weryfikacji empirycznej, a zatem to, jak wyglądały badania, jaka metodologia została zastosowana, jakie metody, jakie narzędzia zostały użyte. Przeprowadzono 45 wywiadów indywidualnych pogłębionych szybko, dlatego że były to wywiady w większości przeprowadzone na początku czerwca, wszystkie wywiady właściwie na początku czerwca 2021 roku, roku bieżącego. 45 z czego? 35 z młodzieżą studencką w wieku 20-28 lat, z czego 31 kobiet i 4 mężczyzn i 20 wywiadów przeprowadzonych zostało w Rzeszowie ze studentami Kolegium Humanum, 7 ze studentami Uniwersytetu Rzeszowskiego, 3 ze studentami UMCS Lubelskiego, 2 ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego, po jednym wywiadzie ze studentami Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Śląskiego i Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu. 10 wywiadów to były wywiady przeprowadzone sieciowo, tak jak i również te wywiady indywidualne pogłębione, Individual In-Depth Interview, czyli IDI, wywiady IDI czy też IDI pogłębione, aczkolwiek one nie były bardzo pogłębione, natomiast to jest zdecydowanie szerszy wgląd badawczy niż po prostu kwestionariusz ankiety. Były przeprowadzone z młodzieżą subkulturową, zagrożoną marginalizacją, wykluczeniem społecznym. Byli to podopieczni Klubu Młodzieżowego Alternatywa w Warszawie i w tym przypadku w wieku 16-32 lata, aż w kontekście właśnie tego, o czym powiedziałem, jeśli chodzi o wstęp teoretyczny, czyli tak zwanej koncepcji młodych dorosłych, young adults, po 5 wywiadów, jeśli chodzi o obie płci. Scenariusz wywiadu obejmował następujące bloki. Nauka zdalna, czas wolny, kontakty społeczne, życie codzienne, codzienne emocje. A zatem porozmawiamy, zatem zaprezentujemy informacje dotyczące tego, jak zarówno studenci, jak i młodzież subkulturowa podchodzą do nauki zdalnej, jak w czasie pandemii animują, organizują swój czas wolny, jak wyglądają struktury interakcji z otoczeniem, relacje interpersonalne, jak wygląda życie codzienne, jakie codzienne emocje dominują, a to szczególnie ciekawy element i szczególnie prognostycznie ważny. Dziękuję serdecznie i zapraszam studentki. Dobry, nazywam się Oliwia Owczarzak. Moja część prezentacji dotyczyć będzie funkcjonowania młodzieży subkulturowej w okresie pandemii. Wśród ocen nauki zdalnej przeważają wypowiedzi świadczące o możliwej funkcjonalności zdalnej edukacji przy jednoczesnym dostrzeganiu jej ograniczeń. Poczucie komfortu wiąże się z przebywaniem we własnej prywatnej przestrzeni, z kawą, posiłkiem oraz we własnym fotelu. Niemniej jednak to, że nie widzimy drugiej osoby za kamerką, bywa niejednokrotnie stresujące. Pojawiają się również wyraźne głosy frustracji związane z tym, iż badani twierdzą, że egzaminy online nie sprawdzają ich wiedzy, sprawdzają natomiast wiedzę zaczerpniętą z internetu. W zakresie wolnego czasu, w sytuacji częściowej bądź całościowej izolacji, przeważało korzystanie ze smartfona. Czas korzystania wynosił 6 godzin i 42 minuty, z czego połowę czasu poświęcano na social media. Czas korzystania z telewizji i komputera wynosił nie więcej niż 3 godziny, co świadczy o zmianie wzorców w użytkowaniu urządzeń elektronicznych w młodym pokoleniu. Częstotliwość wstawiania postów na social mediach wśród osób badanych nie zmieniła się szczególnie w stosunku do częstotliwości publikowania postów przed pandemią. Badani posiadają poczucie straty czasu. Poczucie efektywnego wykorzystania czasu posiadają tylko ci, którzy rozwijają swoje pasje. Pandemia wpłynęła na ograniczenie i usieciowienie kontaktów rówieśniczych. Deklarowany zakres więzi z bliskimi nie zmienił się, jednak wszyscy badani deklarują, iż otrzymują albo otrzymywaliby wsparcie w czasie pandemii w postaci rozmów na temat bieżącej sytuacji, samopoczucia, gdyby takowe były niezbędne. W kontekście życia codziennego badani śpią średnio o godzinę więcej, deklarują względnie dobry stan zdrowia fizycznego oraz psychicznego
wskazując jednocześnie na wahania nastrojów, zgodnie z następującą wypowiedzią. Na początku stres, potem się unormowało. Czasami frustracja w związku z brakiem mobilności, czasami smutek, czasami szczęście. Niezależnie od tego staram się robić swoje. Wśród osób aktywnych sportowo pandemia znacznie ograniczyła aktywność, natomiast wśród osób nieuprawiających sportu ugruntowała siedzący tryb życia. Dziękuję bardzo za uwagę. Nazywam się Monika Niedźwiecka, jestem studentką psychologii na 5 roku. Zbadaliśmy grupę studentów pod kątem, jak pandemia wpłynęła na ich główne aspekty w życiu. I teraz przedstawię badania, prezentację naszych badań na grupie studenckiej. Tak. Ponad połowa osób badanych z grupy rówieśniczej, studenckiej, to jest ponad 60%, uważa, że zajęcia zdalne podnoszą ich poziom wiedzy, jednak studenci uważają, że tutaj główne znaczenie ma tych zajęć. Ponieważ na przykład na ćwiczenia studenci muszą znacznie bardziej się zaangażować, aby otrzymać podobny poziom wiedzy, porównywalny do zajęć stacjonarnych. Tak, i tutaj na pewno główną zaletą edukacji online jest wygoda, jest poczucie prywatności oraz jest mniejsze poczucie presji otoczenia, ponieważ przebywamy w warunkach bardzo dobrze nam znanych, w warunkach domowych, więc studenci znacznie bardziej komfortowo się czują podczas takich zajęć. Jeżeli nadal chodzi o naukę zdalną, bardzo ważny aspekt to logistyka. Ponieważ z bardzo dużą część czasu studenci oszczędzają na dojazd oraz na powrót, ponieważ po prostu to odpada, więc znacznie więcej czasu mogą poświęcić na coś innego w ciągu swojego dnia. Dodatkowo podczas przerw mogą sobie zrobić na przykład krótką drzemkę albo na przykład mogą sobie zjeść obiad w gronie rodzinnym, więc tutaj ten aspekt właśnie, że zajęcia są zdalne i nie przebywamy na uczelni. No jest jak najbardziej na plus podczas takich zajęć. Jednak studenci w 40% podchodzą troszkę krytycznie, ponieważ odczuwają brak motywacji, mają też problemy z koncentracją podczas takich zajęć. Jest to głównie widoczne, zwłaszcza wtedy, kiedy wykładowcy sami się nie pokazują podczas tych zajęć, kamery są wyłączone. Wtedy studenci są zdecydowanie bardziej zdemotywowani. I to jest zdecydowanie na minus podczas takich zajęć. Teraz sobie przejdziemy do czasu wolnego. Główny rytm dnia studentów jest wyznaczony przez harmonogram zajęć zdalnych, które ustala uczelnia. Studenci przeznaczają około 6 godzin dziennie na korzystanie z komputera, z internetu oraz dodatkowo jeszcze 3 godziny ze smartfona, w tym głównie na social media. Generalnie studenci uważają, że efektywnie wykorzystują swój czas. Uczą się również nowych umiejętności, w tym programowania albo gotowania, nauki nowych języków. Studenci wykorzystują ten swój czas wolny efektywnie. Jednak jednocześnie wykazywali się też tym, że odczuwają poczucie straty czasu, zwłaszcza na media społecznościowe, które pochłaniają około 3 godzin. No i niestety też występują u nich częściej używki podczas ich codziennego życia. Teraz przejdziemy sobie do młodzieży studenckiej i kontakty społeczne. I tutaj studenci twierdzą, że pandemia miała wpływ na kontakty ze znajomymi oraz ich grupą rówieśniczą. Jednak nie byli oni całkowicie bierni, ponieważ starali się inicjować te kontakty, spotykać się najczęściej, jak to jest możliwe, online, czy też czy na przykład też w życiu realnym. Jednak, jak wiadomo, nie jest to dokładnie to samo, ale studenci wykazywali się próbą nawiązywania kontaktów. 50% osób badanych uważa, że ich relacje z bliskimi, z rodziną pozostały bez zmian oraz że odczuwają wsparcie od bliskich osób. W niektórych rodzinach nawet ta relacja się pogłębiła. Niektórzy opisywali swoje relacje w taki sposób, że nauczyli się ze sobą rozmawiać albo że zauważyli, że mają większe wsparcie między swoimi członkami rodziny. Jednakże z drugiej strony zauważalne też było
taki przesyt tym kontaktem, ponieważ spędzanie ze sobą non-stop, codziennie, praktycznie całe dnie, studenci wykazywali takie emocje jak zmęczenie, frustracja trochę tą rodziną. No i pod tym kątem akurat te bliskie kontakty były zaburzone. Jeżeli chodzi o kontakty społeczne pod kątem bardziej takim emocjonalnym, zdrowie psychiczne oraz zdrowie fizyczne, to generalnie studenci uważali, że ich zdrowie psychiczne czy fizyczne jest na poziomie dobrym. Sen ich również się nieznacznie zmienił przez pandemię, wydłużył się oczywiście. Jednak tutaj kluczowym aspektem jest ten fakt, że dominują negatywne emocje, stres, lęk, taka frustracja, też lęk przed niewiadomym, nie wiadomo, co, jak to będzie dalej wyglądało, jak się ta sytuacja dalej potoczy, bezsilność oraz bezradność. Jednakże studenci też wykazywali takie zdanie ze swojej strony, że starają się żyć tak jak to było przedtem. Tak jakby nic się nie zmieniło, po prostu starają się wrócić do normalności. Dziękuję. Szanowni Państwo, czy te dane, które zostały przedstawione, czy te rezultaty uprawniają nas do wyciągnięcia wniosków na temat funkcjonowania społeczno-emocjonalnego młodzieży zarówno subkulturowej, zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym, jak i młodzieży studenckiej? I czy owe wnioski pozwalają nam na postawienie pewnych prognoz? Czy pozwalają na pewnego rodzaju predykcje? Czy możemy przewidywać na podstawie rezultatów, które zostały przedstawione? W sytuacji, cóż, burzliwej, jak Państwo zapewne słyszą w tle, niektóre napięcia, również pandemiczne, manifestowane są także ulicznie. Cóż, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o pandemię i jej wpływ na dwie analizowane grupy młodzieży. Jeśli chodzi o młodzież subkulturową, to zdecydowanie funkcjonowanie młodzieży subkulturowej w kontekście relacji interpersonalnych zostało ograniczone poprzez izolację społeczną. Pandemia ograniczyła zakres interakcji młodzieży zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym zdecydowanie w większym stopniu niż młodzieży studenckiej. To ciekawe, ale jeśli chodzi o młodzież studencką, ona charakteryzuje się dalece mniejszą spójnością mentalną od młodzieży zagrożonej marginalizacją, wykluczeniem, która z wieloma sytuacjami krytycznymi i tak musiała się mierzyć. Młodzież studencka niekoniecznie, w związku z tym pandemia była pewnym wstrząsem. W roku 2020 dominowała, tak jak już mówiliśmy, strategia refleksyjna związana z analizowaniem funkcjonowania systemu społecznego, ale w skali makro, zatem całościowego. Co takiego się stało? Jakie wnioski możemy z tego wyciągnąć? Dzisiaj sytuacja, jeśli chodzi o funkcjonowanie młodzieży, jest już zdecydowanie bardziej zindywidualizowana. Przeważa zindywidualizowana strategia adaptacyjna, solidarność, ale mikrosolidarność, zatem w poszczególnych relacjach, przede wszystkim z grupami pierwotnymi, z grupą rówieśniczą, wcześniej z rodziną. Te relacje solidarnościowe, jeśli chodzi o mniejsze grono, o mniejsze otoczenie społeczne, o otoczenie społeczne w zdecydowanie węższej skali. Wskazywane wahania nastrojów, a o tych była mowa, w obu grupach jednoczesne zogniskowanie wokół jak najlepszego wykonywania codziennych obowiązków może prowadzić do rytualizmu i zaburzeń alienacyjnych. To jest jeden z ważnych wniosków. Zatem prorozwojowa definicja sytuacji jest nieodzowna, żeby młodzież z pandemii wyszła jedynie wzmocniona.